KAS to nie tylko urzędy skarbowe i służba celno-skarbowa. To także 5 laboratoriów celnych w Otwocku, Białymstoku, Koroszczynie, Przemyślu i Gdyni. Pierwsze powstało w 1997 roku w Otwocku. Co więcej, po drogach jeździ 8 mobilnych laboratoriów paliw ciekłych. Dzięki temu możemy w każdej chwili zbadać jakość próbek. Nasi specjaliści korzystają obecnie z ponad 700 nowoczesnych urządzeń do badań. Sprawdzają za ich pomocą m.in. wyroby tytoniowe, alkohole, paliwa, narkotyki i dopalacze, zabawki, tekstylia, środki ochrony roślin, leki i suplementy, ceramikę. Najczęściej analizują narkotyki, paliwa oraz wyroby tytoniowe. Zastanawiasz się, po co KAS laboratoria? Dzięki nim możemy w prawidłowy sposób klasyfikować towary, a od tego zależy, ile cła lub podatków wpłynie do budżetu. Badania wiele razy pozwoliły nam zapobiec wprowadzeniu na rynek produktów, które zawierały m.in. substancje niebezpieczne dla zdrowia. Tylko w 2021 roku co trzecia przebadana zabawka miała w sobie zbyt dużo szkodliwych związków. Analizy w laboratoriach pozwalają nam także sprawdzić, czy produkt nie jest niebezpieczną podróbką. KAS i jej laboratoria we wspólnym interesie z naukową precyzją.